Powstaniec, członek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, prezes Związku Powstańców Śląskich, zarządca Polskiego Domu Narodowego UL w Bytomiu, a także dowódca 1. Batalionu Pułku Katowickiego Jan Lorc, uczestnik walk o Katowice, Przystań Kozielską i Górę Świętej Anny, na świat przychodzi w 1888 roku w Rozbarku w powiecie bytomskim. Zostało praktycznie aż do śmierci, to wychowanie trąciło całym jego życiem. Ta chęć należenia do Polski, walkę o Polskę. Nigdy w życiu dziadek nie pozwolił sobie na to, żeby Niemcy próbowali zawładnąć nim, przekupić go. Zresztą całego życia świadczy o tym, bo i żonę pojął, Polkę, która także walczyła w powstaniu. Wychowywali dzieci w duchu polskim. Nigdy się nie godzili na przejście na stronę Niemca. Mogli wyjechać do Niemiec, bo część rodziny babci wyjechała do Niemiec, ale oni orzekli nie, oni są Polakami, urodzili się na Śląsku i tutaj umrą. Babcia też brała czynny udział w powstaniach, także pomagała w tym wszystkim, była łączniczką, przynosiła broń, ale nie tylko, bo łączniczka miała za zadanie i żywność donieść i pocztę przeszmuglować przez granicę. A później już to był socjalizm, jak się wychowywałam. Także za bardzo babcia się nie rozwodziła nad tymi wyczynami dziadka i szczerze panu powiem, że nigdy się nie zastanawiałam. I teraz to dopiero do mnie dotarło, że dziadek był jednak kimś wyjątkowym. W czasie I wojny światowej był w niemieckim wojsku. Bo tu były takie tereny, że człowiek nie wybierał, po prostu mieszkał na terenie Niemiec i tyle. A potem no, zajął się powstaniami. To znaczy tak, to może śmiesznie brzmi, ale po prostu no, był bardzo aktywny, jeżeli chodzi o utrzymanie polskości tych ziem. No właśnie on w różnych rolach brał udział w powstaniach, prawda? No, na początku był uczestnikiem w pierwszym powstaniu, a do trzeciego już wydał rozkaz na cały powiat bytomski. Także no, awansował to jest złe słowo, ale rozwijał się razem z tymi powstaniami. Brał udział we wszystkich powstaniach. A ciekawostka jest taka, jeśli chodzi o dziadka, że jak się zaczęło trzecie powstanie w 21 roku, to dziadek poszedł do tego powstania, a za chwilę babcia mojego ojca urodziła. Część Bytomia już była w polskich rękach, a część jeszcze w niemieckich. To babcia zawsze opowiadała, jak przynosiła mojego ojca do chrztu, do polskiego kościoła, żeby go ochrzcić po polsku całkiem po prostu. I opowiadała, jak to mówiła, kulki furgały, a ona z tym dzieckiem leciała. Po wojnie był czynnym działaczem politycznym, był posłem na Sejm Śląski tutaj. Był prezesem zarządu Związku Powstańców Śląskich. Szczególnie znane są dwa epizody z walk, w których uczestniczył. Bitwa o Kędzierzyn Koźle oraz o Górę Świętej Anny. Bitwa o Kędzierzyn Koźle zakończyła się sukcesem. Batalion Jana Lorca zdobył port w Kędzierzynie Koźlu. Natomiast bitwa o Górę Świętej Anny zakończyła się klęską. Batalion Jana Lorca został kompletnie rozbity. Po zwycięskiej bitwie o Kędzierzyn Koźle na wiadomość o tym zwycięstwie rozbarczanie wylegli na ulicę. Cieszyli się, świętowali. Także cieszył się wielkim autorytetem i wielką sławą w Rozbarku i nie tylko. Kończą się powstania, Rozbark, gdzie mieszkał Jan Lorc, trafia w ręce niemieckie i wtedy Jan Lorc przenosi się na stronę polską, nie chce mieszkać na terenach przynależnych do Niemiec. Jest czerwiec 1922 roku. Jan Lorc ze swoim bratem Franciszkiem oraz Stefanem, moim dziadkiem, postanawiają opuścić Rozbark. Mieszkańcy Piekar Śląskich, gdzie rodzina Lorc się przenosi, na granicy polsko-niemieckiej witali ich transparentami, flagami. Organizowali dla przybyszy mieszkania oprowiantowanie. Jan Lorc po kilkudniowym pobycie w Piekarach postanowił osiedlić się na stałe w Lipinach Śląskich. Potomni nie zapomnieli o zasługach i poświęceniu Jana Lorca. Świadczą o tym pomniki oraz ulica w Piekarach Śląskich, nosząca jego imię. W Piekarach jest kopiec, którego inicjatorem jego budowy był właśnie dziadek i dlatego właśnie to miejsce chyba.
Może zapytajmy mieszkańców, którzy akurat mają swoje domy przy ulicy Jana Lorca, czy wiedzą w ogóle, kim był Jan Lorc? No, ciekaw jestem. Pan Tadeusz Lorc, wnuk Miło Jana Lorca. Pani mieszka przy ulicy imienia Jana Lorca. Pani w ogóle wie, kim był Jan Lorc? W ogóle nie wiem, kim on był. Dawniej tu była ulica Hanki Sawickiej, nie? A później zrobili na Lorca, to ja nie wiem, kim on był. W ogóle go nie znam, nie? Dziadek był czynnym uczestnikiem wszystkich trzech powstań śląskich. Poza tym był przewodniczącym Komitetu Budowy Kopca w Piekarach. To była dosyć duża inicjatywa, gdyż zjeżdżały się po prostu grupy z całej Polski. Każdy chciał się w jakiś sposób przyczynić do upamiętnienia. Bez takich ludzi jak dziadek, powiem, górnolotnie nie byłoby tego wszystkiego, co mamy teraz tutaj.